Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnej części z Farming Simulator, kolejny odcinek, drugi już odcinek, którym się uczę. Udało mi się w końcu przesiąść do drugiego pojazdu. Okazało się, że kryło się to pod klawiszem Tab i wydaje mi się, że w tej chwili to, co mam zrobić, to mam po prostu zaorać pole. Pojedziemy sobie z zewnątrz, moi drodzy, nawet dalej. Orzemy pole, dobra. Musimy zaorać pole. Nie wiem jeszcze, co tutaj mamy zrobić, bo nie daje nam jakiejś tam specjalnej wskazówki, niestety. Kultywator. O, coś przewróciłem. Nie wiem, co to tam stało, słuchajcie. Ale też zaorałem. No, w każdym razie mamy następne pole do zaorania. No dobra, idziemy. O! Pamiętajcie, że Juken pierwszy raz orze pole. W życiu nigdy swoim realnym. Czy traktorem zdarzyło mi się jechać? Jako pasażer, nie powiem, że nie. Mam rodzinę na wsi, więc traktorem jechałem. To było jeszcze wtedy. Ursusy były stare. 4 osoby Ursusem jechaliśmy. Słuchajcie. No ale tutaj moja wiedza, jeśli chodzi o rolnictwo, jest dość słaba. No to myślę, że te tutaj wyprawki to się poprawi. Nie? Najpierw muszę się nauczyć cokolwiek tutaj robić. Tragedii nie ma, aczkolwiek ja wiem, że i tak wy wszyscy, którzy gdzieś tam macie z farmingiem już do czynienia, no to z tymi moimi początkami macie niezły ubaw, ale no ja zawsze biorę taki dystans, że każdy z nas jakoś, słuchajcie, zaczynał. Każdy jakiś tam problem miał z czymś na samym początku. Nadal nie wiem, jak się wysiada z pojazdu. Znaczy, teoretycznie wiem, ale w praktyce to nie działa. Natomiast zrobiliśmy pszenicę, na razie zaorzemy. Tylko szkoda, że tu nie jest jakby, wiecie, tak, no z mojej perspektywy, tak, no bo ja nie znam tych narzędzi, no wiem, że to służy do orania, no to wiem, tak, więc po prostu widzę pole, widzę traktor, no to robię tak zwaną orkę, tak, jeśli tak się nazywa, natomiast jakby, wiecie, nie ma takiego samouczka, który by ci pokazywał, co masz następne podłączyć na przykład. Jeżeli ja to chyba, jeżeli dojdę do tego, to uwierzcie mi, to będzie chyba pierwszy poradnik z Farming Simulator, który zdecydowanie nagram, czyli pokażę taką kolejność, jak jest, kiedy zaczynacie grę, nie? Dla tych wszystkich osób, które by chciały zaczynać, bo już widzę tutaj, no, ewidentny brak w tym wszystkim, że po prostu, no, jest to bardzo problematyczne, nie? Słuchajcie, to bardzo problematyczne, że nie wiesz na przykład, co dalej. Mi by jakiś taki zielony na przykład punktik się przydał, że bym wiedział, że a dobra, tam mam podjechać i na przykład zmienić, nie wiem. Że ten pług na przykład teraz bym miał zmienić na coś, co będzie siało. No bo ja na przykład nie znam się na maszynach, tak? Też będę się na nich tutaj w grze poznawał i czasem będę to wiedzieć, natomiast widzę, że no na początku jest to problematyczne, żeby się zorientować, co ja mam dalej zrobić, nie? Wyłączyłem sobie tu, słuchajcie, też te pory roku na początek, bo uważam, że jestem totalnie początkującą osobą, no to myślę, że tak będzie lepiej, natomiast no chciałbym wiedzieć na przykład, co ja miałbym dalej robić, nie? Że nie ma tej, słuchajcie, takiej kolejności pokazanej wykonywanych działań, bo wiadomo, że dla kogoś, kto wychował się na wsi, no to jest, wiecie, jest pikuś, tak? Jest pikuś, wy tą kolejność znacie, a chciałem z tym oraniem. Dla was to jest pikuś, bo jak wychowaliście się na wsi, to wiecie, co w jakiej kolejności się robi. No ja całe życie w mieście, dlatego też
postanowiłem trochę tym rolnikiem zostać, poczuć ten klimat, bym powiedział. Te wrony mi tam cały czas raczą. Idziemy może prosto, a później te niedoróbki się poprawi. Pierwsze moje oranie pola w Farming Simulator, także no ciężko powiedzieć, żeby było idealne, no. Staram się jak mogę, ale ciężko mówić, żebym potrafił. Zobaczcie, w nic jeszcze nie przydzwoniłem tym traktorem. Wcześniej kombajnem też mi się udało na szczęście w nic nie przydzwonić. Natomiast jest to dla mnie trochę takie zagadkowe, słuchajcie. Co dalej będę miał zrobić? No pewnie zrobię tak, że znowu przełączę się na następny pojazd i zobaczymy. Na razie nie myślę o żadnym zatrudnianiu pracownika. Tam jakieś zlecenie w ogóle przyjąłem na jakieś opryski. Jeszcze nie wiem, jak tam dojechać. Trochę ta mapa jest taka dla mnie. Tu jest jedyna taka moja uwaga, no bo na przykład w Eurotracku te mapy, no to był ten GPS, tak, było to fajne. No tu nie widzę, pewnie też jest GPS i wierzę, że tak jest. Ale no ta mapa póki co jest taka tutaj troszkę nie za fajna. Nie za fajna, widzowie, jest ta mapa. Słuchajcie, musimy się pewnie ustawić bardziej tak i... Ale też pojechał, no, nieźle. Cały Yuken. Teraz poprawki jeszcze. Na przykład chciałbym mieć tutaj coś takiego, jako osoba, no wiecie, początkująca, tak, że na przykład zaorałem pole, to powinna być instrukcja, zrób teraz to i to. Wiecie, no na samouczkach powinno to... No tak wyglądać, ja jakby no nie mam problemu z nowymi grami, zazwyczaj z samouczków rzadko korzystam. Ale już na przykład, nie wiem, w Cities Highlines masz to ładnie pokazane, wszystko co masz zrobić, tak. Ciekawe co by się stało, jakbym teraz, tak powiem, w inną stronę pojechał. Poprawmy te jeszcze placki, które nam tu zostały. Wiem, że tak się pewnie nie orze. Tak chcę tylko poprawić to, co... A! Jeszcze nie mogę się tego sterowania nauczyć. No, będzie śmiesznie, widzowie. Będzie to śmieszna seria, przynajmniej przez... Parę pierwszych odcinków, na pewno będziecie mieli ze mnie niezłą bekę. Jakieś kamienie chyba powyskakiwały z tego. Dobra, tu jeszcze przejedziemy i powinno być wszystko. Tu jeszcze kawałek został. Dobra, wszystko mamy. No to teraz powinien być właśnie jakiś komunikat, nie? Jak dla mnie. Jakiś komunikat powinien być, co ja tutaj mam zrobić po zaoraniu. Tego mi zdecydowanie tutaj brakuje. A, i teraz mamy... Dobra. Widzowie, teraz mamy, jak widzę, coś do... Zaorałem pole, to teraz będziemy siać. Tylko ciekawe tam, gdzie kombajn jeździł. No przyłącz. Wybierz materiał do siewu. Pszenica. A czy my chcemy pszenicę siać? No dobra, niech będzie. Y. A, jęczmień. Owies. Czekajcie, to akurat... To już jest dobrze, to już rozumiem. To tylko teraz jest taka sprawa...
że jeśli my mamy coś zasiać, tu w ogóle wiem jakieś zlecenie wzięte, którego pewnie karę dostanę, nie? Słuchajcie, pewnie karę dostanę na bank. Gdzie to było? Tu gdzieś na górze chyba. Posłuchajcie, chodzi mi o to. Pszenica najwięcej mamy w magazynie, no to najlepiej pszenicę. Jęczmień podobnie. Owies. Owies bardzo ładnie płacą. Rzepak jeszcze lepiej. No, rzepak najlepiej płacą. Ewentualnie oliwki. Słoneczniki. Soja. Dobra, widzowie, czyli jeżeli tak lecimy... Na kury jeszcze przyjdzie czas, czyli jeżeli tak... A, bo to jeszcze jakaś jest kiszonka, drewno, tam też wiem, że jest drewno, to później będzie trzeba zrobić. Słuchajcie, to możemy słoneczniki, bo jeżeli weźmiemy pszenicę, dostaniemy niecały 1000. Za jęczmień też niecały 1000. Owies już jest 1200. Rzepak to w ogóle dobrze płacą. Więc albo rzepak, albo słoneczniki. Tak sobie ustalam. Soja, sorgo. Ale nie mamy możliwości, mamy tylko pszenica, jęczmień, owies. Rzepak, mamy rzepak, dobra. Opuść siewnik. Słuchajcie, siejemy w takim razie, widzowie. Będziemy siali w takim razie. Będziemy siali w takim razie rzepak, bo wychodził, że dosyć jest opłacalny. Nie wiem, czy ja tak mam siać, bo mam wrażenie, że jadę zupełnie inaczej niż było orane, ale... Może ja pokrywy w ogóle nie otworzyłem, słuchajcie. Aha. Dobra. Dobra, widzowie, wszystko jasne, tak? Wszystko już wiecie, nie? Wszystko wiecie, widzowie, nie? Jeszcze raz. Replay, please. Słuchajcie, robimy replay, widzowie. Jeszcze raz siejemy. Fajnie ślady się zostawiają po traktorze na polu, czyli jest ten realizm zachowany. Muszę się nauczyć też tym tak sterować, bo wiecie, jak jeździłem w Eurotrucku ciągle ciężarówkami, to tu na pewno jest to dla mnie... Dobra, czyli teraz tak, opuść siewnik V i otwórz pokrywę. Widzicie, nauczę się. No. I co, i teraz będzie lecieć, tak? Czy ja muszę jeszcze coś na... Znaczniki ścieżki, nie wiem, co to jest to Z. Niech sobie będzie. Włącz siewnik B. Rozłóż siewnik. Rozłóż siewnik. Teraz włącz. Dobra. Chyba siejemy, co widzowie? Jak myślicie? Chyba siejemy. Mam nadzieję, że siejemy rzepak. Jak myślicie? Siejemy chyba, nie? Gorzej, jak się okaże, że nie zasiałem nic. Dobra, V. Podnieś siewnik. Ale będą jaja, jak się okaże, że nic nie zasialiśmy.
ale jest opuszczony. A i to nie wiem, co znaczy wyładuj. No nie! Widzowie! Popsułem. R. Dobra, popsułem. Czyli tak, wyładuj nie. Złóż siewnik. Mamy rozłożony. Pokrywa otwarta. Jest na... No to wszystko jest ok. Prędkość nas nie interesuje, bo tego nie musimy robić szybciej. 10 na godzinę to może być. Chyba siejemy, słuchajcie. Mam wątpliwość, czy my na pewno siejemy, ale... Wszystko wskazuje, że siejemy. Wszystko wskazuje, widzowie, że siejemy. To jest sąsiadka. Sąsiadka stoi, słuchajcie, i patrzy, jak sieje... Jak sieje rzepak, bo wie, że będę miał z tego dużo kasiorki i... Już zazdrosna, nie? Jest sąsiadka zazdrosna. Chyba siejemy, no. Może to nie jest jakiś profesjonalny siew, ale coś tam się chyba sieje, nie? Kurzawa leci, trochę krzywo zasiałem, ale to pewnie tak potem krzywo urośnie. No trudno, no widzowie, no pierwszy siew może nie być idealny, prawda? Wiecie, każdy z nas robił coś kiedyś pierwszy raz. Każdy zaczynał. Nikt nigdy nie był mistrzem, kto się uczył wszystkiego. No ja się uczę, no widać, że to jest niezbyt dokładnie zasiane, no ale mój pierwszy siew. Póki co, słuchajcie, w swoim życiu jedyne co siałem, to była to trawa. To trawnik zdarzało mi się zakładać. Miałem epizod, co w firmie ogrodniczej pracowałem, też się trawniki zakładało, więc i owszem, jedyne co mi się zdarzyło siać, to była to, kochani moi drodzy, trawa. Natomiast jak się rzepak dzieje, no nie wiem. W środku nie jadę, bo w środku pewnie w ogóle pojadę krzywo. Mi te drzewa zasłaniają. Ja pojadę w środku, to wiecie, jak to się skończy. Jazda w środku. Niezbyt... Może być niezbyt fajnie, widzowie, jak ja pojadę w środku. No. Dobra, czyli generalnie. W pierwszym odcinku udało nam się... tutaj zrobić... Sianokosy, chyba to tak się mówi, tak? Sianokosy? Pszenicę, słuchajcie, kombajnem skosiliśmy. Coś w rodzaju żniw. W tym odcinku zaoraliśmy pole, zasialiśmy rzepak. Znaczy siejemy rzepak, bo jeszcze pół pola nie zasiane, ale... Nie wiem, co zrobić z tym paskiem, który mi tam tak do końca nie... A tutaj było coś takiego jak znacznik ścieżki, ja nie wiem, może ja to sobie też włączę. Zobaczymy, co ten znacznik ścieżki mi... Co ten znacznik ścieżki jakby daje. Nie wiem, co on daje, tak szczerze mówiąc. To chyba tylko w jedną stronę, jak się jedzie, no bo jak już pojadę w drugą, no to bez sensu. Widzicie, bo teraz się drugi. Dobrze, widzowie, patrzcie, jaka Ameryka. Teraz mi się z tej strony otworzył znacznik ścieżki. Fajnie, no to mi się podoba. Tylko pytanie, czy znacznik ścieżki, że ja mam po tym jechać, czy co? Zakładamy, że tak. Zakładamy, że mam jechać po tym, co mi zaznaczyło. No to nie, to źle mi zaznaczyło. To tam do duszy taka robota. Zaznacza, jak tak place wychodzą. Już sam lepiej zasieję. Dobra, czyli tu się tak chyba jest jakieś zadanie do wykonania, to się z maszyny chyba nie wysiada.
Ale roboty, kurde. Zapieprz straszny, widzowie. Straszny zapieprz. Jak to na polu, nie? Jeszcze nie wiem, co z tą pszenicą, którą mam w tym silosie, no ale niech ona sobie będzie. Będziemy ceny na sprzedaż obserwowali. Kasy na razie zasadniczo na nic nie wydaliśmy, więc myślę, że źle nie jest. Przypuszczam, że będzie trzeba teraz chyba czymś podlać ten rzepak. Chociaż nie, no na polu rzepak rośnie, raczej nikt go nie podlewa, no. I ze mnie rolnik na razie, słuchajcie, że... Naprawdę. Właśnie dla was jest to kabaretem, dla wszystkich tutaj znawców. Farming symulatora, to musicie mieć niezłą bekę. No ale uczę się, moi drodzy. Jak najbardziej się wszystkiego uczę. Mnie bardziej tutaj ekonomia też w tym wszystkim kręci, jak to później będzie. Wiadomo, że no jest dużo tutaj tych funkcji, dużo maszyn i jakby trzeba się nauczyć ich obsługi. Chociaż to jest o tyle fajne, że jak widzicie, już się w miarę uczę, no bo mamy tą podpowiedź, tak, z tym sterowaniem. Później pewnie z czasem będę to miał w ogóle wyłączone i dam radę bez, wiadomo. Ale teraz, jako, no nie wiem, osoba, która zaczyna, no to wiadomo, że... Na razie sobie to będę miał włączone. Już tam zostawię te place, które zobaczymy, jak to urośnie. Jak takie place zostawiłem, to tak potem będzie rosło jakoś dziwnie. Że będziemy podziwiali roślinki. Wiecie, tak można się śmiać, ja no mówię, tylko w życiu trawę siałem, ale ogólnie do roślin podobno mam rękę, słuchajcie. Roślinki zawsze lubiłem jakieś tam sobie hodować na ogrodzie. Sadziłem drzewka, tuję, nie tuję, różne pierki przycinałem. Więc ogólnie do różnych roślin to mam jak najbardziej rękę, ale no to nie ma co do rolnictwa porównywać, bo jak widzicie, sianie rzepaku nie jest wcale takie, takie popsiu. Jeszcze jestem ciekaw tylko, co mam zrobić z tym polem. Czy ja to pole teraz powinienem na przykład zaorać, czy tą słomę zebrać, ale jeżeli zebrać, to czym? Więc chyba będę musiał się przesiąść. Widzowie, słuchajcie, zaraz będę musiał się pewnie przesiąść do następnego pojazdu i zobaczyć, co się zadzieje, nie? Jak ja na przykład teraz... Co jakby przesiadanie się do pojazdu daje mi jakąś tam kolejność tej pracy. Ciekawe, kiedy wyrośnie. Gorzej, jak się okaże, że nie zasiałem, ale raczej ubywa z tego siewnika. Dobra. To do góry siewnik. Przesiadamy się i teraz gdzie ja się przesiadłem? No słuchajcie, przesiadłem się do traktora. Nie wiem w zasadzie po co, ku przyczepę przyłączyć, tak? Kierunek wyładunku. Zmień prędkość, włącz tempomat, wybierz widok. Ale to ja nie wiem teraz jakby... Co ja mam tutaj? Otwórz pokrywę. N, co tu mamy? Nic nie mamy. Dobra, czyli to jest do zawiezienia. No to nie będziemy z silosu na razie nic wieźli, bo... Nie no, tej fury to raczej nie potrzebujemy. Chyba, że sobie po mieście pojedziemy. Tu jest z powrotem kombajn. No i teraz mnie zastanawia... Widzowie... To tak, bo to pole zaorałem, czyli tutaj tym siewnikiem powinienem przyjechać tak poprawnie. Czekajcie, to z tym siewnikiem musimy jechać do tamtego traktora. A potem tym traktorem do... Czyli tym siewnikiem pojedziemy tam, gdzie oraliśmy pole, a później tym od orania będziemy musieli pewnie do kombajnu pojechać i... Tu zasialiśmy, to może czekać, a gdzie to pole było? Tam gdzieś było. Nie wiem, spróbujemy to zasiać też tu, o. Oj. Teraz coś przydzwonię, nie? Na bank. Zobaczcie, widzowie, spróbujmy, jak tutaj oraliśmy, to spróbujmy tu...
Ktoś wjechałem, nie wiem w co. Co z tym mam zrobić teraz, kurde? Nie wiem, co to jest w ogóle. Leży tu jakieś... Suńmy to. Dobra. Spróbujmy tutaj też zasiać. Słuchajcie. Skoro zaorałem pole, no to myślę, że jest czas na... Czas na sianie, nie? To tu też zasiejemy, a potem pojedziemy zaorać pole, które... A później, słuchajcie, pojedziemy zaorać na polu... A tu się jakby nie siało teraz. Włącz siewnik, aha. Bo ja go chyba nie włączyłem w ogóle. Dobra, czekajcie. Jest no od nowa, jeszcze raz. Teraz od tej do tamtej pojedziemy. Włącz siewnik, B. Dobra, siejemy. Zasiejemy tutaj. I pojedziemy zaorać to pole, gdzie była pszenica. Zobaczymy, czy to tak się da. Bo chyba nie mamy, myślałem, że mamy maszynę, która będzie nam słomę zbierała po prostu. Ale okazuje się, że tej maszyny nie mamy, widzowie, do zbierania słomy, więc musimy sobie poradzić inaczej. I zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Tu zasiejemy. No bo mamy, wiecie, mamy... Widzę jeszcze sporo tego... tych nasion. A potem się przesiądziemy w ten... do orania i zaorzemy pole, gdzie była słoma. I zobaczymy, co się stanie. Też tą słomę powinienem też chyba móc sprzedawać, ale... Nie wiem, czy ja bym musiał jakąś chyba maszynę kupić, która by mi... Kurde... służyła do zbierania słomy. Może jak gdzieś... Ale w garażu już nie widzę, żebym miał jakąś maszynę. Myślę, że wszystkie maszyny są po prostu podłączone pod te... Wydaje mi się, słuchajcie, widzowie, że wszystkie maszyny są podłączone już pod te... Pod te sprzęty, nie? Też tak nie za bardzo wam powiem szczerze. Zobaczymy. Siejemy w każdym razie. Zaoraliśmy, siejemy. Może trzeba było jeszcze jakimś nawozem posypać, nie wiem. Ale nie było tu żadnej informacji. Ja to, słuchajcie, robię wszystko. A w tym momencie ja to robię wszystko intuicyjnie, no bo trudno, żebym... Trudno, żebym miał to skąd wiedzieć, jak tutaj nic nie ma, żadnej, wiecie, instrukcji napisanej. Zrobię to wszystko totalnie, totalnie intuicyjnie. To skąd mam o tym wiedzieć? Zaoraliśmy, to teraz zasiejemy. Czy coś nam urośnie, to nie wiem właśnie. Chyba czas bym musiał przyspieszyć, nie? W sumie mógłbym, słuchajcie, chyba czas przyspieszyć. Nic by się raczej nie stało, wam powiem szczerze. Czekajcie. Tu gdzieś w ustawieniach. Ale to były chyba ustawienia gry. To mieliśmy o. Czas rzeczywisty razy 5. Na wszelki wypadek zapiszemy, słuchajcie, grę, żeby... Zróbmy czas razy 5, to będzie w sumie tak samo jak i w Eurotrucku, jak i
bo wyjdzie, że jedna minuta to jest 5 minut. No dobra, no ale to ile my będziemy czekali na to w takim razie, żeby nam tu coś urosło? Teraz ten traktor mi tu kurde przeszkadza. Będzie go zaraz przestawić. Przyspieszyłem sobie, słuchajcie, czas. No kasy na razie na nic nie wydaliśmy, więc źle nie jest, widzowie. Widać, że ubywa tam tych nasionek w tym siewniku, więc myślę, że działa to. Że jednak siejemy. Skoro ubywa, czekajcie, pojedziemy sobie tu zasiać. Teraz to ale żem zasiał. Dobra, jeszcze będzie trzeba przyjechać. Przy brzegu samym jakoś jeszcze przejadę, zostawię trochę wolnego. O to mi tylko chodziło, żeby tego traktraka przestawić. Traktrakiem sobie. Tam jeszcze jest jakiś sprzęcior, nie wiem do czego. Zaraz zobaczymy, widzowie. Tam mamy, widzę, jeszcze jakiś sprzęcior. Dobra, i teraz mamy zrobić B, że włącz siewnik. Dobra, już się nauczyłem. Widzicie, można się wszystkiego nauczyć, tylko trzeba trochę cierpliwości. Wiadomo, trochę chęci, jak chcesz się czegoś nauczyć, to się wszystkiego nauczysz. Ja tutaj zaraz wszystko ogarnę, wiecie, jakby to są totalne początki. A, tu nawet nam pokazuje przecież, ja nie zwróciłem na to uwagi, że pokazuje 85% mamy, 86% 521 litrów tych nasion, tak? Także tak. Na kilka pól nam starczy. A ciekawe, czy zamiast pszenicy tam może bym też, słuchajcie, zasiał rzepak. Tylko ciekawe, czy to się da zaorać. Tamto pole. Tylko jeszcze bym zobaczył, co to za maszyna stoi przy chacie, bo może to być to do zbierania słomy. Może jest taka maszyna specjalna, co słomę zbiera. Nie wiem. Widzowie, no skąd ja to mam wiedzieć? Ale tak mało się zużywa tych nasion? Wydawało, że na jedno takie przejechanie litr powinien wchodzić. Coś strasznie mało idzie, bo jest cały czas 517 litrów. Zobaczcie, 86% 517 litrów i nie ubywa. Jest, 16, dobra, czyli tak jak myślałem, 1 litr, a zobaczcie jak trafiłem, tak na oko mówiłem. 1 litr schodzi na jedno takie przejechanie. Tutaj zrobimy eksperyment i postaramy się to porządnie zrobić, czyli tam jeszcze jest taka dziura, to ją też postaram się zasiać. Sobie jeszcze przejedziemy też. Żeby to jeszcze coś było widać. Nieposionym! Ziarka sionem! Nieposionym! A to widzę, nieposionym. Dobra, zobaczymy jak to później wyjdzie. Zostawmy tak jak jest. Przesiądziemy się teraz do tegoż oto sprzętu i chciałbym zobaczyć, bo tak, tam stoi traktor, który no jest oczywiste, no stoi przy silosie. Tu jest coś, to nie mam zielonego pojęcia, do czego to może służyć. Tam jest ten siewnik. To wam powiem szczerze, nie wiem, do czego to służy, ale nie wygląda jakby miało być do słomy. Tu mamy wodę. I co? Jeszcze zobaczmy, czy tu coś mamy.
Tam jest pusto, tu są beczki jakieś. Może trzeba, wiecie, troszkę zobaczyć, co my tu mamy na tym gospodarstwie. To się coś odkryje, bo może tu jest coś jeszcze pochowane gdzieś. Tutaj nic nie widzę. Tam coś rośnie, ale to już chyba nie nasze. Dobra, widzowie, jedziemy zaorać pole. Nic tu chyba więcej się nie wymyśli. Tu stoi moja fura. Więcej nic nie mamy. Spróbujmy zaorać to pole. Zobaczmy, czy się da w ogóle. Może ja się teraz ośmieszam, powinienem zrobić coś innego, ale nie mam na razie żadnej maszyny. Według mnie taka informacja powinna wyskoczyć, no bo skąd ja to mam wiedzieć? Mam prawo przecież nie wiedzieć. No i co? Orzemy. No dobra, orzemy. Orzemy, no to orzemy. Tutaj też ten rzepak za. No ale jeżeli tak, to ja mogę mocniej ten czas chyba. Przyspieszyć. I jeszcze oczywiście, widzowie, zobaczymy sobie. Jeszcze słuchajcie sobie bardziej. Ile na fulla można przyspieszyć? 360 razy, dobra. Zobaczmy, widzowie, co to da 360 razy. Czy będzie widać, jak rośnie tutaj ten rzepak? Gorzej, jak nic mi nie urośnie, nie? Czegoś nie zrobiłem na przykład. To wtedy to już będą jaja, nie? Ale czas grzeje jak głupi. W ogóle nie patrzyłem, czy w sierpniu można siać. Tego tak po prawdzie nie patrzyłem, ale no skoro mamy pory roku wyłączone, no to zakładam, słuchajcie, że to sianie nie ma znaczenia, tak? Że kiedy siejesz, kiedy zbierasz, ma znaczenie, kiedy masz włączone pory roku. A ja sobie pory roku wyłączyłem, więc zakładam, że no wszystko powinno być si, nie? Nie wiem, widzowie. Może pierwsze sianie może w ogóle jakieś skopane. Będzie i się okaże wszystko. Nie posionym. Posionym nie jedziemy. A! Noc przyszła. No to w nocy orzemy też. Ja tu jestem, słuchajcie, rolnik, któremu się spieszy. O ja. To ładnie będzie widać. No to mamy, widzowie. Ja tu jestem, słuchajcie, pracoholikiem, rolnikiem, który chce szybko, żeby poświęcić się i dlatego ładnie. W nocy też robimy jazdę. No, koszt utrzymania ziemi. Aha. O, chwasty mi tu zaczęły rosnąć, widzowie. Przez to, że tak szybko. Przez to, że tak szybko, słuchajcie. Czas przyspieszyłem, to nie, czyli te przyspieszanie czasu, słuchajcie, nie ma sensu, widzowie. Widzicie? Przyspieszanie czasu nie ma sensu. Deszcz pada, czyli powinny się same podlać tutaj moje. Ale jeśli chwasty urosły, to tak samo coś mi powinno. O, wyrasta rzepak, patrzcie. Wyrósł. Przez noc wyrósł. Jest, widzowie. Jest rzepak. To wiecie co? Na czas orania. Ja myślę, że muszę zrobić czas rzeczywisty. Tyle wam powiem, moi drodzy. Na czas orania, żeby mi tu chwasty nie wyrastały, nie? Jakieś chamskie. Żebym ja zdążył siew zrobić. Teraz będę musiał po tych chwastach jeszcze raz zaorać. Także.
gdzieś tam w opcjach się chwasty chyba wyłączało. No może ja to po prostu na razie wyłączę jako na początek gry. Czekajcie, moi drodzy. Może ja to sobie wyłączę. Wzrost cenowy nie, tak? Nie. Wzrost sezonowy nie. Stały widok. Niech będzie. Pasty, o. Tylko teraz tu gdzieś mi pokazywało. O, to jeszcze jest dużo do szukania. Widzicie, jeszcze tak po tym menu też nie jestem rozgarnięty, ale chciałem sobie znaleźć, gdzie tu te wykresy były. One gdzieś na samej górze były. Były takie wykresy, które pokazywały. Ja zasiałem, słuchajcie, rzepak. Okej, fajnie. Fajnie, że zasadziłem rzepak. Koszt utrzymania ziemi. Zwierząt na razie żadnych nie mamy, a tu wziąłem zlecenie, które w sumie nie wiem, po co wziąłem. Okej, dobra, czyli ja tego nie widzę akurat. Gdzieś to zgubiłem, co szukałem. Dobra, niech mi się tu dzień robi. Czyli co, jeśli ja, widzowie, chwasty wyłączyłem, to de facto czas mogę sobie teraz przyspieszyć, tak? Czy nie, jak myślicie? Tak próbnie, bo ja to chcę wszystko oczywiście, wiecie, robię to może na 240, tak? Może wiecie, tak? Tak pomiędzy zróbmy. Opuściłem czy nie opuściłem? Teraz. Żeby tak po nocy nie jeździć tym oraniem. A zaczyna mnie to coraz bardziej, wiecie, wkręcać. Póki co. I uważam, że ciekawe, ciekawe jest. Na pewno przyspieszanie czasu nie ma o, jest dzień. Nie ma większego sensu, bo jak widzę to. Tylko jedno głupie pytanie, jakie mi się nasuwa. Skąd ja będę wiedział, że ten rzepak już się nadaje do zbiorów, do plonów, nie? On sobie na razie, słuchajcie, widzowie, rośnie, ale. No i tam jeszcze po tych chwastach będę musiał raz przejechać. Już nie będziemy na chwastach siać. Nie wiem, czy można zwiększyć prędkość tempomatu. Żeby szybciej jechać, a bez sensu. Kombajna będę musiał przestawić teraz. Maszyny chyba się gdzieś w garażu, nie? Chowa, widzowie, tak mi się wydaje, że one tak na początku tu były, ale w życiu bym nie powiedział, że rolnikiem zostanę. O! O, zobaczcie, jak jadę. Jadę. Juken został rolnikiem. O jery, wjechałem w posiony. Ziarka siane. I nie posionym. No tutaj nie posionym to najlepiej do mnie by pasowało, nie? Widzowie, nie posionym. Wrony już coś tam mi wyżerają. Szpaki czy nie no, a wrony. Pastów od groma i trochę. No, znowu się trzeba do. Tylko muszę wziąć te. To cudo podłączył. Tu sobie zaparkujemy bizonem. Jest nasz bizon, widzowie. Niech sobie tu stoi.
Niech sobie stoi ten bizon. Znowu noc zaraz się zrobi. Słuchajcie tam, że szybko ten czas teraz... O, widzicie. I to zrobimy tak, że... Może tak trzeba tymczasem trochę pomanipulować. Widzowie, że... Jeżeli ja chcę na przykład, żeby... go przyspieszyć, żeby mi szybciej rosło. Zresztą nie wiem, jakby wiecie, no tu widzę, że jest tyle roboty, że jakby faktycznie... na tym szybszym czasie to nie ma sensu, no bo jeżeli, wiecie, to miałoby sens, jakbym już posiał. Tylko pytanie, co ja zrobię później, nie? Jaka jest kolejność, to będę musiał jechać pewnie sprzedać. No widać, że posiałem to niezbyt ładnie, no niestety, sami widzicie, jak jest posiane. No ale to było moje pierwsze sianie rzepaku. Rzepak, z tego co wiem, no to raczej jest dosyć większy, więc on dopiero będzie rósł, mi się wydaje. Chciało mi się rolnikiem być. Tam jeszcze te chwasty, kurde. Ale tak wam powiem, że no to jest jednak troszkę czasochłonne, nie? Można powiedzieć, że nie. Ale już mi coraz lepiej idzie. I słuchajcie, ja specjalnie wam chciałem pokazać, jak zaczynam. Też możecie się ze mnie pośmiać, tak? A wiecie, od razu udawanie, że się wszystko wie. Ja zawsze byłem sceptyczny do tego, żeby pokazywać, że się wszystko wie, to zacząć. Nie ma sensu, ja mam bardzo dużo pokory. Nie mam, wiecie, że mam dystans do siebie, nie mam żadnego problemu, żeby pokazać, że czegoś się też uczę, tak? Bo każdy z nas się czegoś uczył, kiedyś zaczynał. Każdy mistrz kiedyś się czegoś uczył. Tak w środku na razie, wiecie co, tej kamery to fajna jest, oczywiście, ale jakby ja jeszcze chyba nie czuję się na siłach, żeby się obracać i patrzeć, jak to tam się orze. Tak jak w ciężarówce w Eurotrucku uwielbiam jeździć. Czekajcie, może zróbmy sobie tak. W Eurotrucku uwielbiam, słuchajcie, jeździć, tak? Tutaj nie. Gdzieś tam czytałem, że tą trawę też można wykorzystywać w ogóle. Drzewo można wykorzystywać na sprzedaż, ale to jeszcze dla mnie jest, wiecie, jeszcze na razie, powiedzmy, czarna magia, więc no skupmy się na razie na polu samym, na tym, co wiecie. Na tym, co potrafię, nie? A nowe rzeczy będziemy jak najbardziej w odcinkach próbowali, bo oczywiście widzowie, że one będą. Będzie cała masa nowych rzeczy. Wy pewnie też, znając życie, coś tam podsuniecie, jakieś swoje rady, porady i pomysły. Ja z miłą chęcią komentarze czytam, widzowie, także będzie to wzięte pod uwagę jak najbardziej. Nie myślcie, że nie. Teraz chociaż porządnie te ziarka zasieję, to widzowie. A może tutaj dla odmiany tego, żeby nie było, że jakaś wtopa, kurczę. Ja się tak na ten rzepak uparłem. A co będzie, jak tak źle? Kurczę, może powinienem coś innego zasiać. Tutaj. Na tym polu. Zobaczymy, przekonamy, nie? Dobra, to jest tylko w sumie oranie, więc tutaj... Nie musimy jakoś się tym starać. Chwasty jeszcze, dobra. Także to będzie taki motyw na dzisiejszy odcinek. No on wyszedł trochę dłuższy, ale dużo siewów zrobiliśmy, widzowie. Gameplay jak najbardziej wam pokazuję. Może jeszcze mi się uda, chociaż to pole jest olbrzymie, nie wiem, czy mi się to uda jeszcze, zdążę zasiać tu jeszcze coś. To jest olbrzymie to pole, jakby nie patrzeć. Te chwasty mi wyrosły i tam jakiś sąsiad idzie. Fajnie.
fajnie, widzowie, podoba mi się. Naprawdę powiem wam, że mnie się to mega podoba. Nie wiem, czy tu jakiś nawóz wchodził w grę, więc możecie też mnie poprawić w komentarzach, czy na pewno ten rzepak dobrze zrobiłem. Tu na pewno słomę powinienem jakoś pozbierać, ale nie wiedziałem kompletnie jak. Nie? Ze względu na brak maszyny, pewnie te maszyny, ale to w następnym odcinku, słuchajcie, zrobimy taki numer, widzowie, że w następnym odcinku popatrzymy, co są za maszyny, jakąś drobną maszynę może się kupić, która by nam troszkę pomogła tutaj w naszych uprawach i w naszym rolnictwie, ale to zobaczymy. Jeszcze na razie nie chcę tutaj za dużo kombinować. To już się z czasem zobaczy. Zaorane pole, dobra. To teraz nam na razie chwasty. Ja to wszystko zrobiłem oczywiście, widzowie, jak widzicie, w trybie łatwym, więc powyłączałem chwasty. Wiadomo, że wolałbym większy realizm tego wszystkiego. Nie powiem wam, że nie. Oczywiście, że wolałbym większy realizm, ale jeszcze gdzieś coś nie było za... Wolałbym większy realizm, ale to już zrobimy, wiecie, spokojnie. Zawsze można później zacząć na trudniejszym trybie, a tam się o to nie martwię. Robię testy, ja najpierw, jak widzicie, w ogóle uczę się sterowania tego wszystkiego i całej mechaniki gry, także no też nie będę wam tutaj udawał. Wszystko wiem, jak się dopiero tego uczę, nie? Zobaczymy, może uda nam się zasiać tutaj ten rzepak. Jak już wszystko, to już wszystko na każdym polu, później będą fajne zbiory z tego. Tylko od razu wam powiem, nie wiem, czym się rzepak zbiera, czy na pewno, aby kombajnem. Dobra, chwila. No dobra, moi drodzy, to jak tam z tym naszym oranie jest? No widzowie, pewnie będziemy robili siew. Co by tu nie kombinować, trzeba zasiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A później przyspieszymy czas i będziemy się uczyć dalej. W następnym odcinku już sobie przejrzę, słuchajcie. Tu postaram się oczywiście ładnie zasiać. A w następnym odcinku... No, będzie mi ten traktor przeszkadzał, czekajcie. Trzeba go przestawić. O, zjeżdżalni. Nie ma, dzieciaki, kurczę, jeździć na zjeżdżalniach. Trzeba pracować na polu. Tutaj robimy siew. Dobra. Zobaczymy, czy to... Ja wiem, że wy napiszecie na pewno w komentarzach. I tak napiszecie, bo nie powstrzymacie się. Super, fajnie. Zawsze wasze rady cenię. Wszystko super, widzowie. Ale to zobaczymy w praktyce już wszystko. Już ustawić, żeby... Postaram się w miarę porządnie. Niech to pole już chociaż w miarę porządnie będzie. Opuść siewnik. Jest włączony. B. Chyba trzeba włączyć. No to siejemy. Chciała baba Mak. Nie wiedziała jak. A dziad wiedział, nie powiedział. A to było tak. Zobaczymy. No wziąłem rzepak, bo wydaje mi się najbardziej opłacalny. Pszenica wyszła taka trochę średnio opłacalna. Czy to jest dobra decyzja? Nie wiem, widzowie. Po prostu patrzyłem pod kątem ceny. Przyjrzymy się, słuchajcie, całej reszcie za chwilę również. Więc spokojnie. Też przejrzymy, jakie tam jeszcze ewentualnie maszyny są, więc... Tak sobie zrobię i będę jechał, powinno ładnie siać, czyli będę kołem jechał po końcówce tego
to było siane i wtedy powinno być równiutko. Może chociaż jedno pole, słuchajcie, mi się uda jakoś w miarę ładnie zasiać. Ale już mówię, już mam takie z tyłu głowy, kurczę, czym będziemy ten rzepak zbierali, czy kombajnem, czy jakaś inna maszyna. Widzicie, dla rolnika to jest wszystko jakby, ktoś kto się wychowuje na gospodarstwie, to dla was jest to wszystko, jak można tego nie wiedzieć, nie? No bo od dzieciaka już się tego uczycie, macie z tym styczność, a dla gościa, który jednak w mieście mieszka, no to to jest czarna magia, słuchajcie, to jest czarna magia, ale też pokazuje szacunek dla rolników, ile faktycznie tej pracy muszą wykonać, bo to widać na przykładzie chociażby takiej banalnej typu zaoranie pola, czy gdzie to nie są jakieś tutaj nie wiadomo jakie hektary, tak? Zaoranie pola, zasianie rzepaku. Zobaczymy. Na razie kasy staram się nie wydawać, bo to jest moja zawsze zasada w każdej grze, żeby kasy za dużo nie wydawać, jak nie trzeba. I żeby nie brać kredytu. Zawsze mam taką zasadę. Ona mi się gdzieś tam sprawdza. No i powoduje też to, że Yuken nie bankrutuje. Więc myślę, że wyjdzie z tego całkiem fajna seria. No i drodzy, aha, tak fajna seria, że krzywo pojechałem. Nie no, tragedii w tym siewie chyba nie ma. Jakoś tam w miarę jest siane. Pewno lepiej niż, wiecie, to jest mój trzeci siew, tak? Trzeci siew w życiu, także myślę, że całkiem nieźle jak na trzeci raz. Zawsze się mówi do trzech razy sztuka. Już mi to naprawdę idzie. Także widzicie, no potrzebowałem dosłownie dwóch odcinków, aby w miarę się ogarnąć. Jak się chce, to wszystkiego się można, widzowie, nauczyć. Nie ma z tym problemu. Widać, że siejemy, no bo ubywa. 490 litrów jest w tym 89, także ubywa, a skoro ubywa, no to znaczy, że siejemy. Na razie chwasty wyłączyłem, bo po prostu wyłączyłem. Zobaczymy, wiecie, zobaczymy, moi drodzy. Przepraszam, o, już się ciemno zaczyna robić. To coś czuję, że znowu, kurde, załapię się na po ciemku? No nie, no szybko. Trzeba przyspieszyć tempa. Tu dopiero połowa pola, widzowie. I to będzie, myślę, tyle na ten odcinek. W następnym przejrzymy sobie jakieś tam maszyny. No, postaram się poczytać. Ale chcę to też zrobić z wami, żebyście mogli się też ze mnie pośmiać, bo wiecie, no to nie jest sztuką, że ja się do wszystkiego przygotuję. Więc myślę, że cały urok będzie polegał na tym, że sobie to razem jakoś fajnie przejrzymy. Tak na oko jadę, bo tak do końca, tak dopiero jak się mocniej przyjrzysz, to widzisz, gdzie jest zasiane, nie? Wcześniej tego tak nie widać, kto wie. Może dlatego, że o kurde, czy nie będziemy siać po ciemku? Jak mi się ciemno zrobi? No nie, tak widzowie nie można, muszę szybko. Mi się tu ciemno zaczyna robić. Zgubiłem, słuchajcie, gdzieś ten wykres, bo tu jest taki wykres, który pokazuje, czy się sieje, w jaką porę. Ja mam nadzieję, że jest to wyłączone, bo skoro, słuchajcie, no skoro
skoro wyłączyłem te pory roku, no to myślę, że teraz no to już nie ma takiego znaczenia, nie? No ale mogę się mylić. Słuchajcie, może moja logika nie mylić. Zostałem rolnikiem. O, będzie fajna miniaturka, słuchajcie, jadę. Wrona mi tam, kurde, kradnie siejki jakieś. Jakiegoś stracha na wróble posadzić. A tu się jeszcze sterowania, słuchajcie, tego nauczę. To jak? Bo to wiadomo, no na początku, no każda gra ma inaczej, chociaż na takie podstawowe rzeczy ja zawsze sobie ustawiam wszędzie tak samo. I dla mnie to jest, wiecie, no sterowanie typu W, S, AD, no to dla mnie jest zawsze bez sensu i zawsze wszędzie sobie to ustawiam na strzałki. Zobaczymy jeszcze jak będzie, jak czy to w ogóle, no chyba można na kierownicy tutaj też grać. Jak będzie kierownica do ETS-a, no to i do Farming Simulatora się przyda. Widzę. No, coś opuściłem kawałek, widzę. Będzie kawałek placyku. Chyba na dwa razy jeszcze, raz w jedną, raz w drugą, to może przed ciemkiem, przed zmierzchem zdążymy zasiać. Zobaczymy, kiedy będą plony. Ale to już myślę, że ten zbiór tych plonów będzie w następnym odcinku. Ja sobie w tym czasie jeszcze poczytam odnośnie sterowania, klawiszologii. To akurat no, mogę zrobić, myślę, że poza odcinkiem, a cały sprzęt i to wszystko sobie już przejrzymy na odcinku. Do końca nie widzę jak jadę. Aha, dobra, chyba źle jadę. A tam kawałek się nie zasieje, to trudno. Na pewno nie może być tak brzydko jak na poprzednim polu. W ogóle nie wchodzi. Widzowie, nie wchodzi w grę. Że pojedziemy tak, jeszcze ten kawałek tam dosiejemy. Zobaczymy, zobaczymy, ile, słuchajcie, widzowie, na tym rzepaku zarobimy, ile w ogóle musimy czekać na ten rzepak. Nie wiem, jak z tematem zwierząt, ja to wszystko, słuchajcie, przejrzę, przeliczę, ale to już zrobimy, widzowie, na odcinku. Przeglądanie tego wszystkiego to sobie na odcinek przeznaczymy. Zobaczymy, co to z tego fajnego nam wyjdzie, widzowie. Okej, zasiane. No dobra, no to tym myślę, że akcentem optymistycznym możemy ten odcinek, moi drodzy, zakończyć. Ja, drogi widzu, będę wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. O, proszę, taka ładna, myślę, że... Taka ładna, myślę, że... O! Taka ładna, myślę, że...
miniaturka jak najbardziej by nam pasowała, więc wyłączymy siewnik, złożymy siewnik, żeby nam tutaj czasem coś nie uciekło, to zamkniemy pokrywę. No i chyba wszystko, co miałem do zrobienia. No chyba wszystko, widzowie. No nic. Takie ładne gospodarstwo mamy, moi drodzy. Rolnikiem Yuken został. Przepięknie, przepięknie. Dobra. To do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć.